Trener Kamil Rakoczy, nie grzeszymy bujną czupryną. Trener przede wszystkim, ale więcej siły głosów przybyło dzisiaj, czy jednak w tygodniu? Myślę, że w tygodniu. Straszne problemy nas w tym tygodniu dopadły. Dużo kontuzji, dużo zmian w składzie. Także trzeba było to zestawić. Na szczęście efekt końcowy jest dobry. Wygrywamy 1-0 i to nas najbardziej cieszy. Patrząc na te okoliczności właśnie tygodniowe, patrząc na to, jak wystartowaliście, że mimo wszystko to był jednak falstart, bo nie było punktów, to gdzieś cel na ten mecz był taki, żeby po prostu go przepchnąć, żeby dzisiaj zdobyć 3 punkty? Oczywiście taki był cel, bo ta inauguracja nam nie wyszła, każdy był zawiedziony tym początkiem, no i trzeba było chłopaków pozbierać w tym tygodniu. Do tego te kontuzje, także wszystko było na niej, chcieliśmy skończyć happy endem i tak się stało, także my sobie bardzo cenimy te 3 punkty. Początek meczu, tak sobie, szybciutko go sobie zanalizujemy. Początek meczu była właściwie sytuacja, by dobrze go rozpocząć. Później było pewnie już trochę bardziej nerwowo. Ostatecznie do przerwy fajny, dobry wynik, pozytywny. W każdym razie w drugiej połowie również udało się go utrzymać, ale czym bliżej końca, tym pewnie te nerwy coraz większe, tak? Tak, tak. Mecz z Gwarkiem nam pokazał, że ta skuteczność nie była na wysokim poziomie. Tutaj zaczęliśmy w drugiej minucie od akcji bardzo dobrej Stefańskiego, który uruchomił Celucha sam na sama Celuch. No i ten mecz by był ustawiony, grałoby nam się łatwiej, drużyna by popełniała mniej błędów, mniej była nerwowa, a tak czekaliśmy na tą bramkę. Chwała za chłopakom za to, że ją zdobyli. Natomiast no, chcieliśmy zdobyć drugą, było ku temu okazję, natomiast znowu ta skuteczność nas gdzieś zawiodła i końcowe minuty były strasznie nerwowe. Także dobrze, że dowieźliśmy te 3 punkty i to nam da siłę na kolejne mecze. Z tyłu, jak trener patrzył na tę obronę, przede wszystkim ocenę tego młodego, bo gdzieś to było z pewnością zaskoczenie w dzisiejszym spotkaniu. Były jakieś takie nerwy, czy mimo wszystko po zakończonym spotkaniu trener pozytywnie to wszystko ocenia i gdzieś taki spokój widzi na kolejne mecze pod tym względem? No zobaczymy, muszę to przeanalizować na spokojnie, natomiast teraz na gorąco uważam, że na absolutny debiutant Leon zagrał bardzo dobry mecz, przyzwoity, nie popełnił jakichś tam rażących błędów, także fajnie, że wszedł w ten mecz tak dobrze i że pozwolił drużynie na taki spokój od tyłu i że wygraliśmy po prostu ten mecz. Te emocje w trzeciej lidze będą na pewno do samego końca, jesteśmy o tym przekonani od ubiegłego tygodnia, od 2 tygodni. Dzisiaj chyba trener też się o tym przekonał, bo nie wiem, pewnie trener nie śledził tych wyników, które były z innych stadionów, teraz już pewnie wie, ale gdzieś tam nawet w 93 minucie meczu w Gorzowie Wielkopolskim mógł być trener świadomy, że może gdzieś ta strata do Ruchu będzie mniejsza, a ostatecznie pozostała taka sama, tak? Tak, wiedzieliśmy, że Ruch ma pewne kłopoty, ale Ruch to klasowa drużyna i wiedziałem, że no w tym sezonie dopisuję im kupę szczęścia i ten mecz to pokazał w 90, chyba tam 6 minuta na 2-1 strzelają, także ta zdobyć punktowa i przewaga nad nami pozostaje, ale jest jeszcze dużo meczy, będziemy się starać, żeby Ruch gonić, no i taki jest cel na tą rundę. Pierwszy skład, Dominik, ty pewnie trochę odpowiadasz za czyszczenie tego pola przed polem karnym, właściwie no i trochę pracy w dzisiejszym spotkaniu, mimo zwycięskim, to tak naprawdę miałeś. Tak, zgadza się, pierwsza połowa bardziej pod nasze dyktando, gdzieś tam prowadziliśmy grę, natomiast druga już no trochę mieć nas przycisła trochę bardziej do defensywy i było więcej biegania, walki i ta druga połowa tak wyglądała. Rywal trudny tak z perspektywy całego meczu, czy mimo wszystko gdzieś trochę daliście mu się rozpędzić, może niezbyt wysokim prowadzeniem w ten sposób? No na pewno były sytuacje ku temu, by podwyższyć prowadzenie na 2-3, 4-0. Niestety nie udało się, no i trzeba było grać z nerwowym wynikiem, bo tylko 1-0. Dla Was ten ostatni tydzień, te kontuzje Waszych kolegów, to też taka mobilizacja przed tym meczem, żeby trochę im zadedykować to zwycięstwo, żeby też trochę poczuli się lepiej chociażby dzisiaj? No tak, tak. Ostatni mecz to porażka z Gwarkiem. Teraz no, 3 zawodników z pierwszego składu kontuzje, więc no ciężko, ciężki moment, ale tym meczem udowodniliśmy, że cała drużyna, cały skład, cały sztab zrobiliśmy dobrą robotę i daliśmy radę pomimo kontuzji. Ty tam często schodziłeś pomiędzy środkowych obrońców, tam między innymi Leon. Młodziutki miałeś też za celem mu podpowiadać, pomagać w różny sposób na boisku. Jak to wyglądało? Jakie miałeś takie założenia od trenera? No gramy, często gramy tak właśnie, że jak nie idzie z dwoma stoperami z tyłu, to schodzimy pomiędzy i rozgrywamy trójką, żeby było więcej miejsca, żeby ci stoperzy wprowadzali. Leonowi nie trzeba podpowiadać, Leon jest świadomym zawodnikiem, bardzo dobry mecz, bardzo dobry debiut z jego strony i myślę, że wcale nie ucierpieliśmy na tym, że grał jakiś młodszy zawodnik czy coś. Okej, dzięki wielkie, super. Dziękuję.